Matka Teresa była taką osobą, która była dla mnie jakimś tutaj wzorem. Wtedy mało jeszcze była znana w Polsce, ale jakoś mnie osobiście bardzo pociągała poprzez to swoje takie radykalne oddanie się ubogim. A ponieważ z kuzynem chcieliśmy pojechać do Indii, więc chciałam połączyć właśnie wizytę jako wolontariusz. Umieralni w Kalkucie z naszą wyprawą w góry, w Himalaja. No Miałam to, to szczęście spotkania matki Teresy w Kalkucie, właśnie w tym domu generalnym, sióstr misjonarek miłości. No uderzyło mnie jej otwarcie. No byłam wzruszona. No były lata 80., konkretnie wrzesień 80. rok. I ona była już doskonale zorientowana, co się działo w Polsce. Um, więc od niej właściwie dowiedziałam się o, o strajkach sierpniowych i od razu żeśmy weszły w kontakt. Ona była przyjaciółką Jana Pawła II Świętego, naszego Ojca Świętego, więc jakąś taką jedność z nią poczułam i jej, jej serdeczność, jej otwartość, jej zainteresowanie się mną no było... Bardzo takie niezapomniane i, i bliskie. Prostota, to co się nasuwa prostota, zwyczajność i bliskość to dla mnie Matka Teresa.